Cześć. Dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody, wybaczcie okulary przeciwsłoneczne, ale słońce bardzo mocno świeci. Więc w tych pięknych okolicznościach przyrody opowiem Wam, co w zasadzie robi się na zajęciach biblijnych z dziećmi. Zajęcia biblijne mają kilka części składowych. To jest modlitwa, historia biblijna, werset z Biblii, piosenka, zabawa i praca plastyczna. To są takie elementy, które mogą się znaleźć, ale nie muszą. Są takie, które są konieczne na zajęcia biblijne, no bo ciężko zrobić zajęcia biblijne na przykład bez historii albo bez modlitwy. Ale już na przykład zabawa albo praca plastyczna czasem jest, a czasem jej nie ma. Czasem są obie. Czasem jest tylko praca plastyczna, czasem jest tylko zabawa. Czasem jest kilka zabaw albo kilka prac plastycznych, a nie ma tej drugiej. Piosenka czasem jest, a czasem jej nie ma. Werset biblijny u starszych dzieci raczej powinien być zawsze, ale na przykład u młodszych niekoniecznie. Może też być tak, że w ramach piosenki śpiewamy coś, co jednocześnie jest wersetem biblijnym. Takimi piosenkami jest na przykład Pan jest pasterzem moim albo Zapłatą za grzech jest śmierć. Wtedy dzieci, śpiewając piosenkę, jednocześnie uczą się wersetu. A wszystko to, te kilka elementów, sześć albo mniej, jeżeli mamy trochę ograniczony czas na przykład, wszystkie te elementy powinny być związane z tematem lekcji. Czyli jeżeli obieramy jakiś tam temat albo jakąś historię, o której będziemy opowiadać, to wszystko, co robimy dookoła tej historii, musi być z tą historią czy z tym tematem związane. Dlatego, że to wszystko, ten werset, ta piosenka, ta zabawa, ta praca plastyczna, powinny pomagać dzieciom zapamiętać prawdę, którą wyciągają z historii biblijnej. Kiedy jest to ze sobą niezwiązane, to się mija z celem, bo w żaden sposób nie pomaga zapamiętać prawdy biblijnej, którą chcemy przekazać dzieciom. No i co? To tyle. Dzisiaj krótko i na temat. Następnym razem opowiem Wam trochę o tym, jak dopasować te elementy do grupy wiekowej dzieci. Cześć.